Cześć i witam bardzo serdecznie tutaj na moim kanale. Ja mam na imię Michelle. Jestem tarocista z certyfikatem i to jest właśnie zamówienie do mojej klientki. To cześć, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaufanie, za zamówienie filmika. To właśnie pani tutaj sobie zamówiła filmik analizy partnera i chodzi tutaj właśnie o dwóch mężczyznów. Pani mi trochę opowiadała, jak wy się znacie, ile macie kontaktu i tak dalej, ale to ja właśnie wiem, to ja tutaj sobie mały notes zrobiłam, wszystko wiem i teraz właśnie pani sobie zamówiła sekretny film. No właśnie, bardzo witam pani właśnie tutaj do pani filmika i teraz też właśnie też mówię cześć i hej do każdego, który tutaj właśnie ogląda. To właśnie ja jestem tarocista, ja też robię te wszystkie orakel, analizy partnera i tak dalej. I też roczne orakel też zrobiłam. No właśnie, jak wy jesteście nowi na moim kanale, to są właśnie możliwości też oczywiście mieć czytanko dla siebie osobiście, tak jak pani teraz zamówiła, to potem to ja tutaj będę robiła teraz ten filmik i teraz zaraz będę tasowała karty i opowiadała, czego ja widzę. I dostanie właśnie moja pani klientka i o ją właśnie chodzi tutaj ten orakel. Wcale nie będę mówiła żadnych imionów albo coś takiego. Jest to absolutnie sekretny film, tak? To wy też będziecie też kojarzyć, też jakby to było o waszej sąsiadce, nikt by tego się nie kapnął, tak? Wiecie o coś, bo to tutaj ani imionów albo coś takiego tutaj nie mówię. Można właśnie filmik sobie zamówić z datami albo bez dat. Z datami to ja właśnie porównam numerologię z astrologicznym aspektem, jeszcze porównam. I jeszcze z kartami, no to potem to widzimy naprawdę prawie 100%. Tak, i można naprawdę się tym kierować, tak? No właśnie, to właśnie tutaj tak jest. To są te tendencje, które energetycznie właśnie na tym świecie są czynne. Dużo jak się naprawdę koncentruje na Law of Attraction i się próbuje realność zmienić, to można też czasowo to właśnie coś innego manifestować niż nawet matematykę. To jest możliwe, ale trzeba na tym pracować każdy dzień i być taki Buda. I czy to się naprawdę udaje tak na całe życie, to właśnie nie wiem, no bo jeszcze nie spróbowałam. To znaczy najłatwiej jest właśnie iść właśnie z energiami tak sobie, tak? No właśnie, zawsze też są szanse na szczęście, to też chcę powiedzieć, oczywiście też. No właśnie, i to my teraz będziemy zaczynać. Właśnie, jak chcecie mieć osobisty orakel i wy tutaj oglądacie, nie jesteście moja klientka tutaj, tak? Możecie mi zawsze e-mail napisać. Na dole jest mój adres e-mailowy michelle@gmail.com i dostaniecie informację, jak można zamówić czytanko dla siebie i jak wam się podoba, to możemy razem pracować tutaj. Mogę tutaj oglądać w karty i to wszystko. A jak ci się nie podoba, no to tylko jest na informację. Nie jest to żadne zmuszenie do zamówienia albo coś takiego, to tylko ja robię tak z tymi e-mailami, z tą e-mail, bo to jest najłatwiej i to mogę tam wszystkie możliwości wam dać i kropka. Tak wiecie, no bo to właśnie jest też najpraktyczniej, tak myślę. Dobra, to teraz my będziemy zaczynać. Ja was tutaj, albo moją pani, to proszę pani, tutaj pani musi trochę, będzie trochę ciemno, będziecie teraz czekać, ja. Przepraszam, a ja tutaj będę właśnie tasowała dla państwa, dla pani, to ja się koncentruję właśnie do pani. To ja myślę, że te pytanie dla pani, który właśnie jest też o tym domie. O tym domie, o rozwodu może, tak? I już mam jego energię. To my tutaj będziemy oglądać, co on tak naprawdę zamierza z panią, myśli i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będzie pani widzieć te karty, to ja tutaj ich będę to trochę oglądała. Najpierw. Kto on jest? On ma dużo kasy, nie? On ma jakoś dużo kasy. Może być, że on już ma drugą rodzinę, ale ja o tym jeszcze nie chcę mówić tyle, no bo tutaj są tylko te pierwsze karty, to pani widzi. To tutaj właśnie mamy te pierwsze karty. Mi tutaj mówią, że może on ustala właśnie drugą rodzinę tak aktualnie, a on paniom o tym jakoś nie mówi, tak? No dobra, ale ja nie chcę. To są tylko pierwsze trzy karty, proszę pani, dalej też właśnie będziemy widzieć. Co on zamierza z panią?
Mamy królowa miecz buławy. Proszę pani, wie pani co, to on tak nie ma nową żonę albo kobietę. To tego nie widzę. Ja widzę, że on jest aktywny, on ma afery tutaj, to na pewno. Ale on jakoś by chyba chciał tutaj nowy początek z panią i to bardzo miłosny nowy początek. Co mnie irytuje, jest tutaj ta druga kobieta, tak? No bo to jest właśnie trzecia partia to może być, ale proszę pani, ja tutaj więcej widzę, że on by chciał z panią ten nowy początek, ale on też ma dużo możliwości. To nie jest tak, że on przychodzi do pani i mówi, proszę pani, albo no wiesz co, ty, tak? To on by na pani chyba nie by powiedział, ja żartuję, ale on by tak chciał właśnie mieć ta rodzina. Tutaj też emocje do pani jeszcze widzę bardzo, tak? Ale on też chce swoją wolność. To może on właśnie przychodzi do syna, tak? Tu pani tak mówiła i się tak nie przekona, albo jak to powiedzieć, on właśnie pani nie pokaże, że on też ma emocje jeszcze do pani. To jest coś, co ja tutaj widzę bardzo. Tak. Takie ambicje do innych partii, żeby mieć jakąś inną nową żonę, to ja tutaj nie widzę. Ja widzę, że on, to owszem, widzę, że on ma swój pokój, on sobie robi, czego chce. To na pewno. Też tam ma tam swoje te aferki, to na pewno. Ale też widzę emocje do pani, tak? Dobra, co on tak naprawdę myśli o tej sytuacji? Co on czuje do pani tak naprawdę konkretnie? Uczucia. No wie pani co? No to jest właśnie to, pani, tak jest. Co ja chcę powiedzieć? On chce robić, on chce mieć nowy początek do rodziny taki, ale on już nie chce romantyki albo coś poważnego z panią. Ja widzę, że on by chciał swój pokój, że on by chciał te swoje partie mieć, twoje afery. Ale ja tutaj właśnie emocji do pani tak w romantycznym sensie nie widzę. On kojarzy, on ma emocje do tej całej sytuacji, proszę pani, ale to jest bardzo nieświadome. On kocha syna, on kocha też waszą rodzinę, on kocha tą całą sytuację, proszę pani, ale nie koniecznie pani w takim romantycznym sensie. On właśnie. On chce być wolny tutaj, ja? On nie chce słuchać. Może on myśli, że pani jest jakoś zazdrosna, albo jak pani wcale nie jest zazdrosna, to proszę pani, to że wy się kłócicie o jakieś małe rzeczy albo co. I on tego nie nienawidzi. Wie pani? I dlatego on się też ruszył i on też nie lubi dyskutować. Wie pani o co chodzi? To on sobie ruszy w swoje. On tego nie lubi. Takie jakieś dyskusje albo coś takiego. Jeszcze coś innego chcę oglądać. Jest taka opcja i to funkcjonuje tak tylko na przykład nie mało. To wie pani co, jak on by wszystkiego zapłacił, naprawdę wszystko, wszystko. I pani by wcale nie pracowała i by pani zawsze była miła, zawsze była taka sobie uśmiechnięta, seksowna, ładna, to on by potem pani kochał, nie? No i teraz, i to jest psychologia chłopa i baby. I to teraz właśnie nie musi iść w konformie. Wiecie o co chodzi? To, co właśnie ta emancypacja z tymi kobietami tutaj w tych dzisiejszych czasach. Oni walczyły, że my możemy pracować samodzielni, mieć moc, jajdi daj daj, ale to nie funkcjonuje z chłopem. I to jest właśnie ten cały problem. Jakby on zapłacił wszystkiego, a pani by tylko w chacie była i jakby pani, ale też by mogła robić biznes przez Amazon, sobie robić swój biznes. Ja też robię biznes, ja jestem w chacie. To znaczy, ja nie mam chłopa. Szkoda, fajnie by było takiego faceta, który mówi, wiesz co, masz większą chatę tutaj, no siedź, masz kamerę i dalej to rób, czego cały czas i tak robisz.
Nie, żartuję, żartuję, ale psychologia faceta tak funkcjonuje, że on chce być ten szefem, chce mieć uśmiechniętą, otwartą pani, kobietę, taka, no, dosyć otwarta kobieta w domu. No i to wszystko, ja? On chce więcej takiego czegoś. I teraz, proszę pani, i teraz to jest nasza decyzja. Chcę to z nim, albo nie chcę tego z nim. Mam jakiś konflikt z tym? Chcę to? To znaczy, też by człowiek miał sukces w taki sposób normalnie, tak? Wie pani, o co chodzi? No bo też idzie tak osiągnąć czegoś w karierze. Nie? Ale chyba to tutaj też są inne aspekty, które paniom właśnie by nie robiły takie do końca szczęśliwe. Ale coś takiego tutaj widzę. A jakby pani więcej tego by grała, jak on by był w domu, a potem jak on by poszedł, by była pani znowu normalna? Nie wiem. No, ale humor by się poprawił tutaj, wie pani? Ok? No właśnie, to jest ta psychologia mężczyzny i kobiet. To jest takie bardzo. Jest to bardzo takie proste, nie? Taka uga. Jak to powiedzieć? Nie jest to tak zbyt głębokie i też wcale nie spirytualne albo coś takiego. Dobra. A co właśnie będzie w waszej, no tak mówiąc, przyszłości? Tak, chodzi tutaj o dziecko, proszę pani. No bo pani teraz słuchała, nie? I pani teraz może decydować, jak pani to chce dalej kształtować z nim. Będziecie się tu rozstać, albo będzie taki moment realitetu, albo jak to powiedzieć, że pani będzie właśnie widzieć, że ta prawda, no nie jest jakoś taka. Tutaj oczekiwania nie są takie, jak były, albo co? Jest tutaj szansa, jakby pani się w to trochę angażowała tutaj więcej. Tutaj pani musi się czegoś nauczyć, jest to karmiczna. Coś karmicznego, chodzi tutaj więcej o dzieci, o dziecko, tak? Okej, poproszę pani, to ja tutaj właśnie będę sprzątać. Będzie ciemno, przepraszam, znowu, zaraz będę. To ja będę tutaj na nowo tasowała karty. I teraz konkretnie będziemy widzieć, proszę pani, co tam jest, jak pani naprawdę sprzeda dom. I się rozstaje tutaj, co potem będzie. To ja ogólnie tutaj w to będę oglądała. Jakby pani, teraz oglądamy, jakby pani możliwość jedna, że pani bym tutaj naprawdę tą decyzję by zrobiła się rozstać. Jak to powiedzieć? Tak naprawdę się rozstać, tak jak pani właśnie napisała. Rozwód, tak? Rozwód i sprzedanie domu. To jest możliwość jeden, proszę pani, i możliwość drugie jest tak właśnie zostawić, jak jest, i tylko właśnie z nim dobry kontakt mieć, jak będziecie się widzieć. Ok? Ja tutaj mam te karty na drugą możliwość najpierw. I ta druga możliwość tutaj, my właśnie mówili, że to jest tutaj, druga możliwość jest. Zostawić tak, jak jest, no bo to jest najłatwiej. No, my właśnie zaczniemy z tą drugą możliwość, tak? No bo teraz właśnie energia mi tak opowiadała. I teraz czytamy od prawa do lewa. Ok. No. Konflikty tutaj dalej są, tak? Jak wy to będziecie dalej tak mieć. Pani będzie kogoś nowego tutaj poznać, to już widzę. Aferę pani fajną będzie mieć i ta afera to będzie też z uczuciami i dobrze się pani będzie czuć, ale jest to tak, jak on by tutaj ten pani mąż by widział, że pani ma aferę, no to jest już koniec. To on by się w to nie dał. To i tak by był koniec z nim. A jak pani by się rozwiodła,
i sprzedała ten dom. Od lewa do prawa my znowu. Tak, to tutaj trzeba najpierw dużo organizować, przemyśleć tą sprawę. Jest to nowy początek tutaj, ale ten nowy początek dobrze wygląda, ale pani chyba też będzie się dużo martwiła, dużo by pani tam liczyła, czy te pieniądze starczą, gdzie mam mieszkać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Finansowo na początku by nie było łatwe. To jak pani właśnie wykona ten rozwód i będzie szukała nowe mieszkania albo coś takiego, to będzie to na dalszy sens lepsze, pani się lepiej będzie czuła. Jak to tak na dalsze te będzie? Ja, pani będzie, to mi się podoba, jest to dobrze, proszę pani, jest to dobrze. Ta karta też chciała. Tak. Proszę pani, to tutaj i tak pani kogoś innego będzie poznać, no bo też człowiek nie będzie być sam cały czas, całe życie. Oczywiście, nie? Wie pani o co chodzi? No bo to nie idzie tak właśnie, jak tam ten eks zawsze tam jakoś jest, albo czasami go jest, jakoś tam jakieś tam połowa tych emocjów jakoś tam są, ale tak nie do końca. I potem jak oni tam jeszcze widzą no, kogoś nowego, to oni i tak potem robią konflikt. I coś takiego tutaj widzę, że on by i tak był zazdrosny, też jak on był ten, który właśnie odszedł od rodziny, tak. No właśnie, ale to są uczucia takie męskie jakieś tam i oni tacy są i sorry, ale tutaj pani i tak będzie mieć kogoś nowego. Będzie początek, jak pani tego zrobi, to tutaj widać, że pani będzie mieć kasę. Pani tutaj nie tylko będzie mieć na dalsze lata, to pani będzie tutaj być bogata. Ale też taka bezpieczna, bezpieczna. Pani też będzie może dużo pracować, ale też pani będzie wiedzieć, na co pani będzie pracować. Ja, co ja generalnie tutaj bardzo widzę, jest, pani też będzie szczęśliwa, ok? Ale tutaj jest taka bezpieczność, ale taka bezpieczność też o swoim terenu. Pani też będzie się bezpiecznie i dobrze czuła tam, gdzie pani mieszka, no bo pani będzie ta szefowa. Ja? Pani tutaj będzie mówić, kto będzie w domu, ile ludzi mogą być w domu. Jak pani tam nikogo nie chce widzieć, no to tam nikt nie będzie chodzić. Wie pani o co chodzi? To znaczy, tutaj też by pani tak umiała jakoś, ale to no do końca to też jest właśnie, jest to też właśnie. Nie wiem, czy to jest tak do końca tylko od pani ten dom, to nie wiem, tak? To właśnie pani mi nie pisała, ale jakoś to też taka energia jest, że to taka wspólna energia, zawsze taki dom chyba jest tak. To też, to znaczy nie wiem, czy to jest od pani albo od was razem, ale tutaj to tak będzie, że proszę pani będzie wiedzieć, że to jest moje. To jest tylko moje i nikt mi tutaj nie mówi i to będzie pani bardzo szczęśliwa w tym. No, gwiazdy mamy tutaj, słoneczko. Na początku będzie pani się bać tego kroku. Będzie pani liczyła te pieniądze, będzie pani myślała, czy tam dziecko dostanie do głowy albo traumat, jak będziecie się No, ale to są takie myśli, takie normalne i to też dobrze i ludzko, że pani normalnie też w to myśli, tak? Ale mogę pani naprawdę uspokoić, że pani absolutnie będzie szczęśliwa, jak pani tego zrobi. Rozwód i właśnie sprzedać pieniądze, bo tutaj na pewno będzie fajna, stabilna kasa. Będzie na pewno fajna kasa z tego domu, oczywiście. To nie wiem, ile tam jest warto ten dom, ile to dostanie pani za ten dom. To właśnie są rzeczy, które. Ale ja widzę, że tutaj pani absolutnie będzie mieć dobre życie przez to i będzie część tego domu, i chyba też tak pani będzie swój biznes albo coś takiego jakoś tam robić, albo dalej pracować, jak tam pani to gospodaruje i tak tam. Czy tam pani robi zmiany pracowicie, albo nie, to nie zależy do. Ja tutaj absolutnie widzę, proszę pani, dobre te energie, tak? Ja tutaj widzę, że tutaj też może być też szansa na nową relację. To ja też widzę. Szanse na stabilności, proszę pani, ja bym to znaczy karty dobrze mówią mi. Proszę pani, to jak pani już się tutaj kiepsko czuje, już czuje, że ach, to nie jest to. I pani niedobrze się czuje. Niech pani jeszcze sprawdza te wszystkie fakty. Oczywiście wy tego musicie zrobić, tak? To ja zawsze to też. Ja tak robię w życiu. To ja jestem tarocista, no dużo, dużo lat, mam tutaj doświadczenie i tak dalej, jadi jada, ale
Ja zawsze oglądam w te fakty takie normalne. Policzę właśnie te pieniążki, które są, jak tam wszystko organizowałam i te wszystkie możliwości się dowiedziałam i mój research zrobiłam i to wszystko i temat studiowałam. No to jak to, potem jeszcze się w karty ogląda, tak, no to potem to jest jakoś tam taka okrągła rzecz. Tak, ale też czasami też właśnie są ludzie, którzy intuicyjnie tak umieją bardzo dobrze też decydować, ale to każdy jest inny. Ja? Pani nie była taka pewna i teraz pani mi się pyta i to jest właśnie tutaj ta tendencja. Fajnie, proszę pani, no to ślicznie, będzie też na przyszłość bardzo dobrze. Naprawdę w dalszy sens. I teraz znowu będzie ciemno, proszę pani. No ja tutaj będę też sprzątała. I proszę pani, teraz my będziemy oglądać właśnie w tą sympatię, tak? To pani mi opowiadała. Wy tam się widzicie czasami od czasu do czasu, w imprezach, tak sobie, nie? To pani mi tam wszystko powiedziała. I teraz my tutaj będziemy to sprawdzić, co ten pan tak sobie czuje i tak dalej. A ja tutaj właśnie znowu będę tasowała karty, to proszę o trochę to trwa. Już go mam. To jest on. Bardzo intuicyjnie pracuję z kartami, tak? Okej, okay, tutaj jest pani. Pięknie, pięknie. Dobrze, to jest on. Kto on jest? Osobistość. Aha. Może być, że on ma dzieci, może być, że on jest bardzo naiwny, może być, że on nie musi być wcale naiwny albo coś takiego, że on dobrze się umie bawić. Proszę pani. Ja muszę, no bo te pani, proszę pani, te karty są tak trochę, jeszcze więcej kartów muszę tutaj mieć na osobistość jego tutaj. Ojejku. Jest to bardzo racjonalny mężczyzna, może też trochę destrukcyjny, tak? Może tak być. On nie ma tyle emocjów, ale on też wie, jak się zachować. Ale jest on bardzo taki racjonalny. On też umie iść od jednej sekundy do drugiej i zaczynać coś nowego. No i to jest właśnie coś takiego, jak tam człowiek jest więcej romantyczny niż on tutaj, to nie wiem, to teraz to pani osobistość. I teraz będziemy porównać, proszę pani. Jaką osobistość pani tak ma? Co my tutaj mamy? To my tutaj mamy Knave of Wands, byłby Stäbe. Walet mamy tutaj, no właśnie, to pani też jest trochę, wy oboje jesteście młodzi. W jakiś sposób młodzi. Okej, okay, to może być trochę nie do końca dorośli, ale też tak nie chcę powiedzieć. Nie, wy jesteście żywi. Żywi i takie młode. Może jakoś pani wygląda młodsza niż jest tak naprawdę. Coś takiego. Też może być, że człowiek jest trochę naiwny. To też muszę powiedzieć, że te karty mogą tak powiedzieć. Ale my jeszcze więcej, oczywiście potrzebujemy więcej informacji. Wow, fajnie. Wow, pani jest właśnie. Pani teraz, pani umie, to nie wiem, czy pani to. Pani umie naprawdę kształtować swoje życie tak, jak pani chce. Może być, że pani też bardzo dobrze umie manifestować. I niech pani próbuje manifestować kogoś albo czegoś. Na pewno pani to umie bardzo dobrze, no bo jakoś pani tutaj też z tym Wheel of Fortune tak mi wygląda, że pani też umie dobrze coś transformować.
Tak, to jest to, co ja tutaj właśnie widzę. I pani też się wydostał z każdej sytuacji. Czego ja tutaj jeszcze widzę? Pani jest tak więcej żywa i ognista, tak? A on jest taki więcej intelektualny. Może to też pasować, może pasować, dlaczego nie? Ale my tutaj dalej będziemy oglądać. My potrzebujemy signifikatora, sorry. Tak, to tutaj jest właśnie taki nowy początek w miłości i my teraz tutaj będziemy oglądać, to tutaj są jakieś uczucia. Wy też myślicie o sobie i on też na pewno też o pani. To ja tutaj dalej jeszcze informacjów muszę zbierać, proszę pani. Co on zamierza? Nie, to jakoś te karty chcą. Tutaj, co on zamierza? Aha, król kielichów, aha. Co on zamierza do pani? Proszę pani. Jeszcze dalej muszę dopytać. Co on myśli, jak on właśnie myśli o pani? On myśli, że tutaj pani ma dzieci, że pani jest bardzo inteligentna, że pani też by pasowało do niego, no bo on jest król mieczy, że pani nie jest głupia i właśnie on też właśnie ma respektu o pani. Wie pani, o co chodzi? Jak on właśnie panią widzi? Jak taki soulmate, to jest tak, co on myśli, że pani jest podobna do niego i to jest dobre, tak? Że on myśli, że wy byś właśnie razem pasowali i też myśli, że pani jest bardzo atrakcyjna. Taka bomba. A jak nie bomba, no bo tutaj mamy wieżę. Wieża robi bum. Nie, to ja żartuję, ale bez żartu. To teraz ja właśnie widzę, że on czuje, że wy jesteście naprawdę bardzo podobni. Umiecie też bardzo fajnie, wy się też rozumiecie bardzo. On też jakoś ma serce do pani w jakiś sposób, tak? On jest zbyt zimny, ale dalej on też coś czuje do pani i też myśli, że pani jest bardzo atrakcyjna. Ale my tutaj zawsze potrzebujemy więcej informacji, to tylko są tam pary. Karty. Czego on naprawdę tak czuje dalej? To znaczy tak jak on pani widzi, ale naprawdę w jego sercu. Co my tutaj jeszcze widzimy? I to jest to. Tutaj jest to, no bo tutaj są bardzo destrukcyjne karty. Jego osobistość jest tak co nie wiem. I tutaj jest więcej. On ma dużo pasji do pani. On tak myśli. On więcej myśli niż czuje. On myśli i też on czuje, że wy jesteście podobni i dużo i dobrze się porozumiacie, dobrze możecie razem mówić razem i to wszystko, ale on to w sercu tak naprawdę nie czuje. Wie pani, o co chodzi? On by chciał seksualności tutaj żyć bardzo. I może też być, że on ma tutaj problem właśnie, charakter może nie być taki za dobry tutaj, tak? I on też dobrze może manipulować i może on też może być. Proszę pani, sorry, ale jakoś tekst destrukcyjny. Ja bym tutaj trochę uważała u niego, no bo są to szpetne karty. 10 mieczy, nie jest ładna karta. To wie pani, co my tutaj mamy? To znaczy, król mieczy na głowie to jest tak narcysista albo psychopat może nawet być. To ja nie chcę panią straszyć, ale nie każdy, który się uśmiecha właśnie na imprezie. Jest taki dobry człowiek. Coś takiego tutaj widzę w tym stylu. Ale ja oczywiście was nie znam, tak, proszę pani? I ja też nie chcę straszyć albo coś takiego, ale tylko mówię, że proszę pani, to pani musi to sprawdzić, tak? Być racjonalna tak długo, niż pani naprawdę go pozna. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tutaj mamy diabeł w jego sercu. On nie umie czuć. Są ludzie, którzy tak nie umieją naprawdę czuć. On się czuje dobrze, bo wy jesteście podobni, ale on tak naprawdę w sercu nie umie kochać, czuć. I to jest coś chorego, tak naprawdę, okej? Okay? Jego tego. Ja, to jest to.
Może być, że on w dzieciństwie, no bo tutaj znowu dziecko widzę, w dzieciństwie coś bardzo, bardzo szpetnego on tutaj miał w dzieciństwie. Też może być, że on był bardzo bity jako dziecko, bardzo. I że on dlatego dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest taki, został zimny w jakiś sposób. Jego czujenie albo czułość, tak, jego miłość jest więcej seks niż tak naprawdę miłość, proszę pani. To jest to, co ja bardzo widzę. Ale wy się tutaj rozumiecie bardzo emocjonalnie, na poziomu emocjonalnego. To tutaj jakieś uczucia, każdy człowiek ma jakieś uczucia, tak? On też ma jakieś uczucia, ale on chyba by potrzebował na serio jakiegoś psychologa, żeby z tym się wypracować. No coś takiego tutaj widzę. Co tutaj właśnie, co on robi w jego życiu konkretnie, co my nie wiemy, może też to my będziemy widzieć, co tutaj karty nam mówią, co on tak naprawdę robi, jak on żyje. On jest bardzo ostrożny. On ma dużo afer, albo on właśnie teraz, wie panie co, on ma dużo aferów, może on jest bardzo ostrożny, żeby nie być zraniony. Może też być, że on ma jakieś sekrety i dlatego on bardzo kryje te sekrety, jest bardzo ostrożny. Tutaj on się nie decyduje na jakąś partnerkę albo człowieka, on ma właśnie te afery. To jest to, co ja widzę, tak? I on też właśnie z panią ma. Wy też macie tutaj dużo pasji, dużo żywioł ognia. Tutaj też pani ma żywioł ognia. To jest taka, no, pasja i tak dalej, nie? To ja właśnie tutaj będę oglądała, co pani, jak pani go widzi. Jako króla, to on, pani też widzi go trochę racjonalnego. To jest interesujące, no bo to jest królowa mieczy i to jest tutaj królowa mieczy i on jest król mieczym, tak? To właśnie wy też się bardzo tak, wy jesteście podobni z charakteru. To jest jakoś coś bardzo fajnego tak nawet, jak pani go widzi. No, że też ten żywioł ognia, można dobrze, po śląsku to się nazywało, fajerować. Ja? Albo tak jesteście bardzo żywi, to po prostu. Tak, co pani naprawdę czuje? The Emperor. Myśli, że on jest naprawdę taki bardzo taki mężczyzna, że pani też czuje, że tutaj są jakieś inne opcje, też inne ludzie w jego otoczeniu, tak? Ale pani to, dla pani to jest tak zbyt nieświadomo. Ale pani to już jakoś w jakiś sposób wie. I że on nie jest taki dobry, niż by musiał być. No bo tutaj mamy hierofanta na głowie. Ten hierofant jest taki dobry tutaj, jak jest normalnie ta karta, ale była na głowie, proszę pani, okej? Okay? Coś on tutaj kryje, jakieś te on tutaj ma. Ja bym tutaj, nie wiem, by uważałam. Ale wie pani co, to ja tutaj będę znowu tasowała karty. Proszę poczekać sobie trochę. I będzie ciemno. I teraz będziemy oglądać, co będzie u pani przyszłość z nim teraz. A jak coś niefajnego nam tutaj pokazają karty, no to będziemy oglądać, czy tam i tak będziemy oglądać, czy tam ktoś inny jeszcze będzie u pani życiu. No bo też kogoś widziałam, albo też ogólnie dobre szanse na miłość u pani naprawdę widziałam. To znaczy, można teraz tutaj sprawdzić, no, jakie kandydaty tutaj jeszcze przychodzą. Najpierw my będziemy czasowały i się pytać, co tam u was będzie dalej, tak? Czy tam będzie głębszy kontakt jeszcze z wami, albo nie. Wie pani co, owszem, jakby nie było żadny kontakt i by to tak zostało, to by było lepiej dla pani. Ja tego już widzę. Może on ma też jakieś psychopatyczne rzeczy, co on robi, ja nie wiem, nie chcę tak powiedzieć, ale tutaj też może być bardzo, bardzo destrukcyjny. Coś wspólnie z dzieciami, jakoś takie dziwne rzeczy tutaj też widziałam. Wie pan, proszę pani, ja nie chcę tutaj jakieś szczegóły tutaj mówić, bo to jest taki ogólny kanał na YouTubie, a to znaczy ja też szczegółów nie widzę zresztą, ale ja widzę tak bardzo takie destrukcyjne, jakieś tam trochę chore energie. To, ale ja tutaj będę jak zawsze, zawsze tak robię, bardzo neutralnie do kartów oglądać i będziemy tutaj widzieć, co tam z wami będzie razem.
Och, jejku. Tutaj też mamy właśnie króla pentaklów na głowie. Król pentakli jest taki dobry człowiek, jak nie jest na głowie, tylko jak jest to normalnie. I tutaj jest dziecko. Proszę pani. Nie wiem, czy on jest jakiś dziwny wujek. Wujek do dzieci. Ja nie chcę, ja nie umiem konkretnie powiedzieć, ale tutaj coś, on jest jakoś tam fałszywy, jakoś tam nie tak. Okej? Wy będziecie, może być, że tutaj kontakt dalej będzie bardzo pomału się rozwinie ten kontakt, jak będzie kontakt z wami. Tutaj też będziecie komunikować, tutaj też będziecie się poznawać z czasem, to ja to widzę. Tutaj też będą miłosne takie uczucia niby. To znaczy, on też ma uczucia, tak? To nie jest tak, że on wcale tam nie ma uczucia, to bez przesady, ale tutaj też będzie szok. Szok pani dostanie i pani będzie się gniewać i będzie za dużo myśleć o tym. I będzie myśleć, że to jest naprawdę nic dobrego. O jejku, ja już powiedziałam tego, ja już tego widziałam z tymi króla mieczy tam. I pani będzie bardzo zazdrosna i on też będzie inne partie mieć i jakoś być destruktywny. To nie jest partner dla pani. Nie umie tego potwierdzić, proszę pani, tak? On jest jakoś fałszywy, taki jakiś dziwny wujek albo coś takiego ma jakieś. Może też on jest seksualnie jakoś tak nie tak. No bo w sercu też był diabeł i to też może być jakaś seksualna, dziwna, seksualna tam sobie, nie wiem, ja. Wie pani, ja też nie chcę tutaj, i teraz będzie ciemno. Ja właśnie też nie chcę tutaj te możliwości destrukcyjności tutaj wszystkie mówić, no bo są dosyć. Ja tutaj po prostu widzę dziwny wujek, seksualne rzeczy z diabłem. Ja widzę jakieś trójkąty i widzę tu dzieci. To nie jest za fajne. I widzę też, że on właśnie miał dzieciństwo bardzo do dupy, ale bardzo tak, bardzo absolutnie. I jest trudne z nim. I teraz będziemy oglądać dla pani. Co będzie z innym partnerem? Proszę o trochę wątpliwość, tak? No tak fajnie nie wygląda z jakimś innym partnerem. Tutaj mogą jeszcze być karmiczne tematy, tak? To też jakoś pani też miała właśnie ten koło fortuny. To pani ma tutaj tematy jeszcze karmiczne, okej? Okay? Nic złego albo co, ale tutaj właśnie pani musi wypracować właśnie rzeczy emocjonalne. Pani chyba się też za dużo martwi. Chyba też pani ma jakąś formie. Też to może być jakaś depresja tutaj. Ja nie chcę pani powiedzieć, że pani jest tam wielce depresyjna albo coś takiego, ale każdy człowiek czegoś ma w życiu. Ja tutaj widzę taką tendencję. To znaczy, będzie tutaj trochę trudno z tym. Pani pociąga toksyczne ludzie, to my też już widziały. Może to być i mi tutaj przychodzi matka. Ja nie wiem dlaczego. Jakoś matka, czy matka nie była taka sobie w dzieciństwie od pani, albo jakaś ciotka, albo ktoś takiego. Może też to tak być głęboko, że my o tym już nie wiemy. A jak pani się, jak będzie rozwód szybciej, jak pani mówi, ja robię teraz ten rozwód, no bo często, proszę pani, jest tak, że jak my będziemy więcej wolni w naszym życiu, te obligato takie, no bo to też jest ciężar, nie? Eks i dom i rozwód jeszcze nie zrobiony, jakby to by zrobione by było, no to jeszcze będzie proces tutaj, to na pewno pani, to co tutaj widzę, na pewno pani najpierw będzie się koncentrować na to, tak?
To tutaj na pewno pani najpierw potrzebuje tutaj się wydostać z czegoś. A jakby to było, jak pani by zrobiła teraz ten rozwód i by jeszcze sobie naprawdę nad emocjonami, by trochę albo intensywniej z psychologem by popracowała. I by the way, mieć psychologa jest bardzo fajna rzecz. Tutaj właśnie w Niemczech, gdzie ja mieszkam, to oni to płacą. Państwo to płaci, to znaczy nasze podatki to płacą, oczywiście. Ale to nie tak, że my to musimy płacić. Czasami prywatne są i ich trzeba płacić, ale tak ogólnie to jest to tak płacone, tak niby, nie? I to każdy to może w to iść, i to jest bardzo fajne, tak? I to zawsze pomaga trochę se analizować. To ja tutaj widzę, że tutaj, no wie pani, to.